moi kochani, witam Was w dzisiejszym filmiku w niedzielę 31 października. Tak, 31 października witam Was w mojej urodziny. Dzisiaj kończę 23 lata. Wow. Ogólnie powiem Wam szczerze, że nie jestem jednak z tych osób, które aż tak się hełpią swoimi urodzinami, ale jakoś tak w tym roku bardzo się cieszę, że kończę 23 lata, że będę mogła urodziny obchodzić w moim domku rodzinnym. Ten filmik nagrałam dla Was wcześniej, dzisiaj jest 27. Dzisiaj jadę o 20:30 do domu, będę w czwartek z samego rana o 6:45, więc troszeczkę jadę do tego domu. Ja się bardzo cieszę, że urodziny spędzę w gronie rodzinnym i narzeczonego, ale to nie o to będzie ten filmik. Tego dowiecie się więcej we vlogu, który będzie, którą będę czytała Cud Miód Malinę, no i będą też moje urodziny. Dzisiaj mam dla Was książki, które zamierzam przeczytać w listopadzie. Jest to TBR na listopad, mam tutaj 7 pozycji, które sobie wybrałam. Mam nadzieję, że ten plan jest w miarę realny. Zaczynajmy. Tak, dobrze zauważyliście, mój głos jest naprawdę dziwny. Mówię przez nos, dlatego że jeszcze jestem chora. Jestem chora pierwszy raz w moim chyba życiu, od kiedy pamiętam. Nie no, ostatni raz chyba chorowałam w... Kiedy? W przedszkolu, więc wiecie, dla mnie to jest bardzo dziwne, jestem troszeczkę chora, przeziębiona. Co zabawne, przeziębiłam się na zjeździe, kiedy miałam zjazd z psychologii, otworzyłam sobie okno i mnie przewiało. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale no w Rzeszowie wszystko jest możliwe, tu wiatr jest naprawdę zimny. Zaczynajmy, bo mówię bez sensu. Dobra, mam tutaj Kirkę. Kirkę bardzo chciałam przeczytać, bardzo mnie ta książka interesuje. Kirkę jest to książka, która tak naprawdę jest połączeniem bogów, czegoś co lubię, z no, tak, z taką fantastyką, z literaturą piękną. To może być coś, co mi się spodoba. Bardzo mi się spodobał opis tej książki i mój chłopak mi ją kupił wtedy, jeszcze chłopak. Bodajże na Dzień Kobiet, z tego co pamiętam, to była książka, którą bardzo chciałam przeczytać, dlatego też wybrałam ją teraz, na ten jesienny klimat, ponieważ okładka jest pomarańczowa, jak widzicie, i dla mnie jest naprawdę ona bardzo, bardzo jesienna, dlatego wybrałam ją też na tą okazję. Kolejna książka, której się spodziewacie, jest to później Stephena Kinga. Miałam nie wybierać nic Stephena Kinga, ale wiecie, to sobie wzięłam jako TBR jesienne. Stephen King, no chciałabym coś jego przeczytać, że tutaj są duże litery, wydaje mi się, że to może mi szybko pójść, to wybrałam tą książkę. Jest to książka najnowsza, którą jego kupiłam za 19,99 w Empiku. Jestem tej książki ciekawa i wydaje mi się, że ta książka może mi przybliżyć trochę do literatury Kinga i zobaczę, czy się polubimy, czy się nie polubimy. Dobra, przejdźmy do kolejnej książki, do książki, której Wam mówiłam w filmiku ostatnim, że wydaje mi się, że na pewno ona mi się spodoba. Jest to You, czyli książka, która jest thrillerem psychologicznym o mężczyźnie, który prześladuje kobietę. Akurat bardzo lubię tą część, bo to jest, bo ja oglądam serial, więc bardzo lubię akurat ten sezon pierwszy. Nie wiem, czy książka jest idealnym odwzorowaniem serialu, ale uwielbiam sezon pierwszy, gdzie mamy tą kobietę, która uwielbia książki, która jest naprawdę blisko literatury. Dlatego ja też uwielbiam po prostu ten sezon. I tutaj chciałabym po prostu przybliżyć się do tej historii, do historii właśnie Joe'ego z punktu widzenia w ogóle książki, bo tak jak mówiłam, serial już znam. Jest to książka w miarę obszerna, mam tu 400 parę stron, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczymy. Jak Wam mówiłam, ja uwielbiam na jesień czytać thrillery, kryminały, więc mamy tutaj coś takiego, a wydaje mi się, że będzie idealne, jak już meble będą skręcone, żeby usiąść w foteliku. Ja Wam cały czas o tym mówię, ale nie mogę się doczekać, że będę mogła Wam to pokazać. Dobra, kolejna książka, której się niekoniecznie spodziewacie. Jest to książka, którą wybrałam sobie, ponieważ chciałam przeczytać jakiś reportaż. Ten reportaż jest naprawdę krótki, ma 150 stron, ale jestem go bardzo ciekawa, bo teraz takie, a nie inne kierunki studiują, one się jakoś pokrywają i po prostu tak mnie wzięło na ten reportaż. Czyli godzina wychowawcza. Jest to, są to rozmowy o polskiej szkole, w związku z tym, że moja siostra ma kolejny lockdown w szkole, w sensie nie chodzi do szkoły, przeszli na naukę zdalną. No to ja tak naprawdę chcę bardzo przeczytać godzinę wychowawczą, czyli rozmowę o polskiej szkole. Co tutaj się dzieje, że
jest chaos, że współczesna szkoła jest porównywana do koszar czy więzienia. Ja jestem bardzo ciekawa tych problemów, którymi zmaga się edukacja i tego, jak to wygląda. Jest to zbiór takich reportaży, różnych rozmów z tego, co wiem, więc jestem bardzo ciekawa. No i jest to książka, którą kupiłam za 9,99 z wydawnictwa Czarnego. Tutaj jakby mamy nawet, że jak to się nazywa? Poczekajcie, że tą książkę wspiera Fundacja Dzieci Są Ważne, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki. No i co? Wydaje mi się, że przeczytam ją na pewno w listopadzie. Mam tutaj jeszcze troszeczkę. Po pierwsze, książkę, którą też tutaj mieliśmy ostatnio w tym filmiku, w którym mówiłam, co bym chciała przeczytać do końca roku. Chciałabym troszeczkę poważnie podejść do literatury i mam tutaj The Crown, czyli oficjalny przewodnik po serialu Elżbiety II, Pierwsze lata młodej królowej. Mam tutaj książkę, która dotyczy Elżbiety, jest to przewodnik po serialu, ale porównuje tak naprawdę, czym serial się różni od faktów i tym podobne. Tej książki jestem cholernie ciekawa, więc mam ją tutaj w tym TBR-ze i na pewno chciałabym ją w listopadzie przeczytać i to tak naprawdę jak najszybciej. I mam tutaj dwie jeszcze książki, również z TBR-u jesiennego. Mam tutaj Wiedźmina, ponieważ to ja mówiłam, Wiedźmina chcę kontynuować. Mam nadzieję, że Czas pogardy mi pójdzie o wiele, wiele lepiej. Nie jest to gruba książka, bo jest to 360 stron, gdzie ja naprawdę lubię tą historię, ale jakoś do Wiedźmina mi się teraz ciężko wraca. Nie wiem dlaczego, musiałabym przeczytać pewnie książkę i wtedy już polecę z Wiedźminem, jak to oczywiście będzie, ale ciężko mi się do tej książki zabrać, dlatego też ona jest w tym jesiennym TBR-ze i w ogóle myślę, że to będzie jedna z książek, od której zacznę, bo chciałabym naprawdę kontynuować tę serię. Wiem, że jak nie zacznę, no to nic się nie stanie. I ostatnia pozycja, którą mam w tym TBR-ze na listopad, nie mogę wierzyć, że już listopad, masakra. Mam tutaj Pamiętnik księgarza. Bardzo chciałam sięgnąć po tą książkę, taką książkę idealną na jesień. Czyli Pamiętnik księgarza, czyli człowieka, który żyje dookoła książek, dookoła różnych historii, który się też utożsamia z tą księgarnią. Ta książka była bardzo popularna z 2-3 lata temu, kiedy wychodziła. Ja dopiero ostatnio ją kupiłam, w sensie z pół roku temu albo rok temu, to znaczy u mnie ostatnio. Jej nie przeczytałam. Strasznie chciałabym ją przeczytać. Jest to książka, która bardzo mnie interesuje, więc na pewno ona pojawi się po prostu niedługo na moim kanale. Jakby pojawi się pewnie w TV, w takim reading vlogu, jakie ostatnio dla Was robię, które Wam się podobają, więc tego możecie spodziewać. No i tutaj ta książka jest. To są wszystkie książki, które chciałabym przeczytać w listopadzie. Oczywiście może się ich zdarzyć, że będzie ich o wiele więcej, ale te książki chcę przeczytać. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych pozycjach, a może Wy macie jakieś idealne książki na listopad, które będziecie czytać, albo czytaliście coś z moich i chcecie mi doradzić, od czego mam zacząć. Dajcie mi znać, od czego mam zacząć, bo ja mam zawsze z tym problem. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku, kochani. Pa!